Wraz ze wzrostem temperatury za oknem, tudzież też w środku pomieszczeń, pracodawca ma na pewno jakieś obowiązki. Zapraszam Państwa na krótki materiał dotyczący wysokiej temperatury w pracy. Samych obowiązków niestety nie będzie tak dużo. Najważniejszą zasadą w pracy jest zapewnienie pracownikowi przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca w pomieszczeniach pracy musi zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, jednak nie mniejszą niż 14 stopni Celsjusza, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Mamy tutaj na myśli chociażby chłodnie. Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach pracy biurowej, temperatura ta nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Niestety nie ma jasnego przepisu, który określałby optymalne warunki pracy, w tym temperatury do wykonywania określonej pracy. Przy wysokich temperaturach niestety wydajność i koncentracja pracownika spada, a wykonywanie pracy może być niebezpieczne. O ile temperatura minimalna, czyli 14 stopni lub 18 stopni Celsjusza, są ściśle określone, to górna granica nie jest już tak oczywista. Inaczej na całe szczęście sytuacja się ma z pracownikami młodocianymi. Pracownicy ci nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna 65%. Pierwszy i zasadniczo jedyny obowiązek, jaki stoi po stronie pracodawcy, to zapewnienie napoi. Określono, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni napoje przy temperaturze od 25 stopni Celsjusza. W przypadku pracowników zatrudnionych wewnątrz budynków bezpłatne napoje przysługują przy temperaturze od 28 stopni Celsjusza. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnić różnego rodzaju napojów swoim pracownikom, ani zagwarantować im możliwości wyboru. Do spełnienia określonego warunku potrzeba lub wystarczy tylko zakup wody. Należy również zauważyć, że pracodawca nie może wypłacić pracownikom ekwiwalentu związanego z brakiem napoju w miejscu pracy. Oprócz zapewnienia napojów należy zagwarantować, że napoje będą zimne i dostarczone w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, a pracownicy będą mieć do nich dostęp w ciągu całej zmiany roboczej. Mamy tutaj na myśli, że jeżeli w danym momencie brakuje napoi, to te napoje mają się natychmiast pojawić i nie ma potrzeby czekania na kolejną dostawę. Co do ilości zaspokajającej potrzeby pracownika, mamy na myśli, że jeżeli pracownik potrzebuje 1 litr, to 1 litr lub więcej, natomiast jeśli 5 lub 20, to 5, 20 lub więcej. Oprócz tego ważnym kwestią jest dostęp do wody. Dostęp do wody to odległość nie przekraczająca 75 metrów od stanowiska pracy. Dodatkowo w przypadku pracowników wykonujących prace brudzące na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze bez dostępu do bieżącej wody, pracodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi do celów higienicznych co najmniej 90 litrów wody dziennie. Natomiast pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, o których mówi artykuł 232 Kodeksu Pracy, należy zapewnić oprócz wody inne napoje. Pojęcie warunków szczególnie uciążliwych dotyczy środowiska pracy, w którym występują określone czynniki szkodliwe i uciążliwe, a takim jest środowisko gorące. Wszystkie wymienione obowiązki dotyczą wszystkich pracowników, zarówno zatrudnionych na umowę o pracę, jak i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Paragraf 4 ustęp 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 stopni, natomiast w pomieszczeniach zamkniętych, to jest np. biura czy hale produkcyjne, jeśli ta temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza. Jeżeli zaś chodzi o możliwość ominięcia tego przepisu, jest pewna możliwość. Pracodawca może ominąć taki wymóg dostarczania napojów podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach za pomocą zmniejszenia uciążliwości pracy. Najprostszym rozwiązaniem do tego służącym jest klimatyzacja. Gdy klimatyzacja jest włączona, spada temperatura poniżej 28 stopni Celsjusza, automatycznie przestaje nas obowiązywać przepis dotyczący zapewnienia napojów. Należy jednak pamiętać, że sam montaż klimatyzacji nie wystarczy. Przede wszystkim ona musi działać i utrzymywać odpowiednią temperaturę. Pracodawca ma obowiązek dbać o jej sprawność, czystość i odgrzybianie. Utrzymanie sprawnej klimatyzacji nie będzie powodowało negatywnych konsekwencji dla pracowników. Inną metodą jest zamontowanie w oknach rolet, wyposażenie stanowisk w wentylatory, zapewnienie klimatyzowanych pomieszczeń do odpoczynku.
Należy zwrócić jeszcze uwagę na pojęcie 28 stopni. 28 stopni Celsjusza ma być nieprzekraczalny. Nie może wystąpić zjawisko, czy raz na godzinę, dwa razy w ciągu doby ta temperatura jest przekroczona. Jeżeli zamontujemy klimatyzację i chcemy pozbyć się tego przepisu, który nam nakazuje dostarczenie napoi, to mamy cały czas gwarantować, że temperatura jest niższa niż 28 stopni Celsjusza. Ostatnimi rzeczami są rzeczy dobrowolne. Zgodnie z zapisami artykułu 18 Kodeksu Pracy, pracodawca na 5 sposobów może ułatwić pracownikowi pracę w warunkach szczególnej wysokiej temperatury. Po pierwsze, może to być skrócenie czasu pracy w upały. Po drugie, może wyznaczyć dodatkowe przerwy w pracy. Po trzecie, może wydłużyć czas przerw w pracy. Po czwarte, może odprawić pracownika do domu lub polecić mu wykonywanie pracy zdalnej. Tutaj należy zwrócić uwagę, że skrócenie czasu pracy w tym przypadku jest dobrowolną wolą pracodawcy. Jeśli pracodawca chce, może skrócić, jeśli nie ma ochoty, nie musi skracać. Ale skoro jest to dobrowolne skrócenie czasu pracy, to należy pamiętać, że w takim przypadku nie można obniżyć pracownikowi wynagrodzenia.